Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tym Paczol i dzisiaj mamy full kowbojkę już wbitą i na sam początek chciałbym pozdrowić jedną bardzo wyjątkową osobę. Matuś, Maciuś, Maciej, Michał. O kurczę, zapomniałem jak się nazywa, ale coś na M. Chłopak bardzo miał taki ból dupki, że wbiłem wcześniej płaszcz i troszkę mnie wyzywał. Ale go pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że też wbije płaszcz albo full nawet kowbojkę w szybkim tempie. I teraz tak, mamy full kowbojkę, która wydaje z siebie taki... Leci z niej taki dym, to jest fajne. Nie mamy jeszcze niestety kolorów, mamy tylko biały kolor tych tutaj obramówek, tych takich wzorków. Do tego mamy nowy kapelusz, ładnie tutaj wykończony. I do tego jest zbierak. To jest za 200 tysięcy expa. Dzisiaj wygraliśmy chyba 25 gier, więc jest ok. Tak, kierowany, paczol, nie buduje. To ja. Dobra, ok. Mamy zbierak, mamy wszystko, pokażę wam to na placu zabaw. I teraz tak, mamy backblingi do tego. Spoko, pasują backblingi. Może nie wszystkie, ale pasują. Tu się niby buguje, ale w grze tego nie widać. Nie będę wam pokazywać wszystkich backblingów ze względu na to, że jak wbijecie sobie tą kowbojkę, to nie jest skin do kupienia, to jest skin do wbicia po prostu. Ale backblingi pasują, ładnie wyglądają z nią. To nie jest drift, który ma płaszcz taki, że nie pasuje do niego żaden backbling oprócz skrzydeł chyba. No, chyba tylko skrzydła tam pasują. Tutaj normalnie można backblingi zakładać, to jest spoko. I teraz tak, jeszcze lotnie wezmę tą skarnetu, bo może ktoś jest ciekawy, jak ona wygląda w grze. I lecimy na plac zabaw. I teraz tak. Jak chcecie wbijać szybko expa, zbierzcie sobie dobrą ekipę i lećcie grać składy. Bo teraz na składach jest najłatwiej wygrać, ze względu na to, że tryhardy są zazwyczaj tylko na duo i na solo. Bardzo rzadko się spotyka z tryhardów dzisiaj. Dzisiaj, nie wiem, mam jakieś 70% win ratio, więc to jest bardzo dużo. I naprawdę dzisiaj zagrałem, nie wiem, ze 30 gierek wygrałem 26, czy tam ze 30 coś wygrałem 26, więc jest okej. No, jest okej. KD na składach już prawie dycha, więc jest spoko. Jutro dobijemy full wilkołaka. O właśnie! To wam pokażę jeszcze full wilkołaka tutaj. Pokażę wam na tym odcinku full wilkołaka, tylko najpierw pokażę wam babeczkę. Okej, okay, lotnia jest spoko do tej babeczki, tylko trochę zasłania dużo, jest bardzo wysoka i to jest trochę lipa. I teraz tak, jak wyląduje, zobaczycie ten dym, który się z niej, od niej unosi taki, fajny. I teraz tak, bierzemy sobie rzeczy i zobaczcie, leci za nią dym. Jest to jedyny skin z takim dymem i to jest fajne. Zbierak. Zbierak wydaje dźwięk takiego spróchniałego drewna i to też jest naprawdę... Myślałem, że ten zbierak jest brzydki, ale naprawdę mi się podoba, powiem wam szczerze. Jest lepszy niż ten ołówek przynajmniej z trzeciego sezonu. Powiem wam szczerze, fajny. O, nie mam matsów, ale okej. Okay. No i co? Tu chyba tyle, nie? Bo kowbojka spoko, full dobita, teraz tylko trzeba wbijać... Te zadania tygodniowe i będzie jeszcze te kolory będę odblokowywał. Może wam pokażę na sam koniec ze wszystkimi kolorami, ale nie będę wam pokazywać każdego z osobna i pokażę wam jeszcze białego wilka, bo wilkołak biały jest mega sztosem. Jest najlepszy. I jutro wbiję full wilkołaka. Jutro wbiję full wilkołaka, bo brakuje mi tam chyba... Zaraz wam pokażę, ile mi brakuje w sumie, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Do wilkołaka full brakuje mi 49 tysięcy expa. Czyli to jest jeden dzień roboty. Chyba, że nie będę mógł tryhardować albo nie będę miał czasu. Ale postaram się jutro to zrobić. Ok, bierzemy tak. Do niego lotni nie ma, więc weźmiemy sobie nietoperza. Zbierak, zobaczymy jak wygląda. Biały wilk jest super. Backblingi pasują. Czarna tarcza wygląda najlepiej chyba ze wszystkiego. I zaraz wam to pokażę też na sam koniec. Przypominam oczywiście o subskrypcji, bo tutaj pod moją kamerką tam na dole jest taki... O tu, licznik subów. Dobijamy 100k, pamiętajcie, 100k. Jak chcecie zobaczyć full wilkołaka z kataną, to pamiętajcie, że suba zostawcie, będziecie mieli powiadomienie. Najlepiej. Może jakiegoś giveawaya zrobimy, jak dobiję full wilkołaka, bo to będzie taki moment do świętowania. I jest to super skin. Serio, wilkołak też jest super. W ogóle te karnetowskie skiny są świetne, oprócz pomidora. I Bambi kolamy. Biały wilk przy locie i w lobby wygląda jako biały, w gierce wygląda jako szary. Może to przez to, że nie ma efektów ustawionych. Dobrych, ale zobaczymy. No już tutaj jak lecę wygląda jak szary, ale to chyba tylko przyćmiewa mi
Cień lotni. Ogólnie jak jestem w lobby, to ludzie podchodzą i do babeczki, i do wilkołaka białego, ludzie podchodzą i tańczą normalnie, wiecie, jak się jarali na początku Royal Bomberem i Galaxy, to tak jarają się teraz tymi skinami, bo są szybko wbite. No i co, ten skin jest sztosem, ten skin jest sztosem. Wyobraźcie sobie, że dojeżdża was taki biały wilkołak, no to przecież już mokro w gaciach. Przynajmniej ja mam. Żartuję. Żartuję. Naprawdę, wilkołak jest sztosem, zaraz wam pokażę go z czarną tarczą, bo to jest najlepszy bagnik do wilkołaka według mnie. Dobra, weźmy tu coś. O, jeszcze sobie wystrzelę for fun. I lecimy. Jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. To już na sam koniec taki bonusik zobaczymy. Dobra, i teraz tak, patrzcie, backblingi. Czarna tarcza, sztos, naprawdę sztos. Tutaj sztos. Skrzydła, może nie te, ale te? Super wyglądają. Naprawdę backblingi, to nawet super wygląda do białego. Tu. No, większość backblingów może nie będzie tak super pasować, ale te skrzydła i czarna tarcza, super czerwona. Też świetnie, naprawdę pasuje do tej bandamki takiej, do tej... nie wiem, co to jest, bandana chyba, nie. Nie wiem, to od ninja. Okej, dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj bonusik mały, bo to już jest koniec, tylko wam szybko coś pokażę. Zmienimy sobie ustawienia, efekty na Epic, tutaj tekstury na Epic. Będzie mało FPS-ów, na pewno. I wejdźmy do gry. I zobaczymy, jak się dymi. Bo to też miałem sprawdzić, zapomniałem o tym na początku. Ale wydaje mi się, że będzie się bardziej dymiła na epickich. No, dymi się trochę. Ale nie tak zdecydowanie bardziej, więc jest okej. Okay. Jest okej, okay. Dobra. Więc ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem, żebyście mieli powiadomienie, jak wygląda ostatni skin z kataną, bo wszyscy pytają tą katanę do wilkołaka. O to pytacie mnie na streamach. I to będzie pokazane i z tym będę grał. To jest najlepszy bugling ever. No najlepszy. Zwykła katana to jest super bugling. Dobra. Wszystko? Nie, muszę sobie zmienić jeszcze, żebym nie zapomniał. Pamiętajcie, low, medium. Okej, okay, nie wiem, czy tak było, ale niech będzie. Jak tak nie było, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Narka.